Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jakże ważny aspekt związany z elementem, o którym mówiłem kilka razy, ale jakoś super bardzo go nigdy nie rozwinąłem. Mianowicie będziemy mówić o trzech literkach. B, F, R. Ale pod tymi literami kryje się Blood Flow Restriction Training. No dobra, cztery, bo wymieniłem ostatnio training. Opowiem Wam o rozwiązaniach treningowych w okresie rehabilitacji, po operacji ACL-a, jak i co robić również później i jak jeszcze ten system wykorzystać w późniejszych etapach prowadzenia Waszego klienta. Na wszystkie pytania, mam nadzieję, znajdziecie odpowiedź właśnie w tym materiale. Trening okluzyjny jest bezpiecznym i efektywnym narzędziem rehabilitacji, jeśli jest wykorzystywany prawidłowo. Na czym polega procedura cała i w ogóle struktura treningowa w protokole BFR? W kontrolowany sposób ograniczany przepływ krwi w kończynie dolnej lub też górnej przez zastosowanie takiego specjalistycznego mankietu uciskowego, za pomocą którego jesteśmy w stanie napompować opaskę do odpowiedniego ciśnienia. Są też urządzenia automatyczne na rynku, w tym na przykład Airbendy, czyli mamy Wald Performance producenta. Ja najczęściej korzystam właśnie z takiej metody, kiedyś kupiłem i mi się sprawdza, jak i również MADAP lub takie nie automatycznie, tylko mechanicznie sami musicie napompować. Koszt plus minus w okolicach 150-200 euro, więc to nie jest jakoś super drogie. MADAP jest zdecydowanie droższy. Airband w okolicach 2-2,5 chyba tysięcy złotych. Co powoduje ograniczenie przepływu krwi w ogóle w kończynie? Trenujemy w warunkach niedotlenienia, przez co jest takie większe nagromadzenie metabolitów i uczucie palenia wewnątrzmięśniowego. Jest to element, który wprowadza nam takie ekstremalne warunki treningowe, a natura niskiego obciążenia, czyli low load w BFR oraz zdolności do wywołania hipertrofii mięśniowej są następującym pozytywnym wpływem na poziom siły mięśniowej, a co sprawia, że okluzja jest potężnym narzędziem klinicznym. W Blood Flow Restriction Training jest rozsądną alternatywą do takiego ciężkiego mega treningu siłowego w populacjach na przykład, które wymagają rozwoju siły, masy mięśniowej, lecz z przyczyn klinicznych, po operacji na przykład, nie powinny trenować dużymi obciążeniami. W wielu badaniach wykazano, że trening o małej intensywności, raptem tutaj mamy 20-30% ciężaru maksymalnego z ograniczeniem przepływu krwi bezpośrednio po rekonstrukcji ACL-a, jest bezpieczny i dobrze tolerowany. Jest to znakomite narzędzie, z którego korzystam u osób, z którymi trenuję, a zwalczamy dzięki temu atrofię mięśni w fazie pooperacyjnej. Zastosowanie ograniczenia przepływu krwi, czyli Blood Flow Restriction Training, po zabiegu chirurgicznym jest wskazane, aby pomóc w zmniejszeniu utraty masy mięśniowej, która jest często obserwowana w tym wczesnym okresie pooperacyjnym. Czyli można powiedzieć, że to jest taka pierwsza faza pooperacyjna, na przykład po ACLR-ze. Badania wykazują również, że nawet możemy wykorzystywać BFR około 8 dni po rekonstrukcji u osób na przykład młodych. Jednakże metoda nie jest nowością, ponieważ już w 2000 roku taki autor, Takarada, współautorami wykorzystali ten rodzaj pracy z pacjentem nawet 3 doby po operacji, czyli już od trzeciej doby cisnęli praktycznie protokół. No i również brytyjska służba zdrowia przebadała skutki treningu Blood Flow Restriction Training w pierwszych 3 miesiącach po ACLR-ze. Pacjenci zostali objęci programem ćwiczeń wzmacniających kończyn dolnych przez 3 tygodnie po zabiegu rekonstrukcji. Podzielono ich na grupę kontrolną i na pierwszą grupę, która była trenowana w systemie BFR z typowym programem 4 serii. Mamy powtórzenia w pierwszej serii 30, 15, 15, 15 oraz druga grupa konwencjonalnie trenujących, obciążenie 70% maksa. 3 serie po 10 powtórzeń, wtedy wychodził właśnie taki trening. A wymieniane grupy wykorzystywały bardzo popularne ćwiczenie typu leg press i każda metoda właśnie miała 2 razy w tygodniu trening. Efekt jest taki, jak zobaczycie sobie w tabeli, że zarówno Blood Flow Restriction Training, jak i ten intensywny trening na poziomie 70% pokazuje nam bardzo podobne elementy, czyli można pracować na 20-30% napięciu maksymalnym, napięciu, może nie napięciu, tylko intensywności treningowej, czyli tego ciężaru maksymalnego, a jak widzimy, mamy identyczne praktycznie wyniki w stosunku do obwodu, jak i wzrostu siły mięśniowej po 3 tygodniach pracy.
A ponieważ atrofia mięśniowa w mięśnia czworogłowego uda jest widoczna zaraz po rekonstrukcji ACL-a i utrzymuje się od miesięcy nawet do lat. Strategie przeciwdziałania utracie masy mięśniowej podczas wczesnych etapów rekonwalescencji uważam są tutaj kluczowe i trzeba wszystkie metody praktycznie zebrać do kupy, żeby jak najszybciej zahamować atrofię mięśniową. Więc BFR jest bezpieczny u osób i może być potencjalną strategią podczas wczesnego okresu pooperacyjnego w celu rozpoczęcia procesu zwalczania atrofii. Jakie efekty treningowe najczęściej występują przy wykorzystaniu BFR? Mamy bardzo wysoką skuteczność mimo niskiej intensywności procent ciężaru maksymalnego. Nie zajeżdżamy układu nerwowego i jednocześnie mięśniowego. Znakomicie się sprawdza w procesie kształtowania hipertrofii i siły oraz lokalnej wytrzymałości mięśniowej, czyli wszystko, co nas interesuje również przy współczynniku LSI, czyli Limb Symmetry Index. Teraz opowiem Wam również o metodach, z jakimi możecie najczęściej się spotkać w badaniach i jakie możecie wykorzystać. Mamy takie cztery główne metody, które z sukcesem możecie stosować i są stosowane w świecie rehabilitacji czy też sportu. Oczywiście mówimy o metodach, kiedy i jak użyć, bo również mamy takie 3-4 dodatkowe rodzaje, o, bardziej tak będzie wygodniej, ale to już zależy, jaki jest ten treningowy, kiedy chcemy go zastosować w danym modelu treningowym, ale zacznijmy od tych pierwszych modeli. Pierwszy model, jaki możemy zastosować, jest to tak zwana terapia pasywna, czyli jest aplikacja BFR, ale bez ćwiczeń. Stosujemy ją najczęściej w okresach, gdy mamy unieruchomionego pacjenta, czyli zaraz po operacji, gdzie nie możemy za bardzo ruszać kończyną dolną, górną. Tu mówimy o kończynie dolnej, ponieważ mówimy o ACL-u. Co nam to daje? Jak to ogólnie działa? To powoduje takie wywołanie efektu opuchnięcia komórek mięśniowych. Celem oczywiście jest zwiększenie syntezy białek i przeciwdziałanie utraty masy mięśniowej. Co jeszcze nam może to dawać i w ogóle co ta metoda pasywna nam takiego ekstra daje? Cel, jaki powinniśmy tutaj wczesno operacyjny sobie taki zaplanować, to jest zmniejszenie obrzęku stawu oraz kontrola bólu, czyli jest to taka faza pooperacyjna, jest to ochrona tkanek, przebudowanie jednocześnie. Czyli musimy tutaj zmniejszyć poziom bólu, jak i również zmniejszyć obrzęk. A dodatkowy efekt, jaki dzięki temu będzie płynął i jaka jest korzyść, to zastosowanie również napięć izometrycznych, objętych na przykład elektrostymulacją, czyli możemy w tym okresie dodać na przykład elektrostymulację do BFR, czyli połączyć dwie metody naraz. W metodzie pasywnej możemy wykorzystać rodzaj restrykcji, czyli ciągły, może być jakby ten model, czyli rodzaj okluzji ciągły lub przerywany. We wstępnym etapie po operacji to proponuję, byśmy wykonywali na przykład trening BFR nawet 1-2 razy dziennie w okresie odpoczynku czy też unieruchomienia. Czyli tak jak pamiętacie, mamy dzień rehabilitacyjny i mamy dzień odpoczynku. To może znajdziecie taką osobę albo takiego fizjo czy też trenera, który będzie bardzo łaskawy i użyczy Wam sprzętu do domu, tak jak ja to czasami robię. To wtedy, kiedy nie macie treningu, znaczy treningu, rehabilitacji, fizjoterapii, etc., etc., to robimy właśnie okluzję na chacie. Czyli czas okluzji powinien wychodzić mniej więcej w okolicach 5 minut. Ciśnienie, jakie powinniśmy dobrać, to jest około od 40 do 80%, niektóre badania nawet pokazują 90%, tak zwanego LOP, czyli LOP, Limb Occlusion Pressure. Liczba serii niech waha się w okolicach 3-5, a czas przerwy po każdej serii to tak niech będzie idealnie 3, maksymalnie 5 minut. Ale wtedy już nie ma okluzji, totalnie wyłączamy sprzęt, nie pompujemy nic, czysto odpoczywamy 3-5 minut. Czyli jak widzicie, to taki mały nawet interwał nam się robi, 5 minut na mankiecie napompowanym i 5 minut przerwy rest. Metoda ciągła, dlatego że prawie ciągle jesteśmy na napompowanych mankietach. Jak możecie zauważyć, obecnie na schemacie porównano grupę kontrolną z osobami korzystającymi z Blood Flow Restriction. Zaraz po zabiegu, a główny cel, jaki chcieli uzyskać, to takie ewidentne zmniejszenie, jak i również zahamowanie procesów atrofii. I pięknie widać, tutaj akurat na schemacie,
na który obecnie patrzę, a który Wy teraz powinniście mieć, że Blood Flow Restriction bije o prawie 50% na głowę tradycyjne metody, więc przyspieszacie procesy regeneracyjne, hamujemy atrofię i szybciej możemy wejść w fazę siły i hipertrofii. Czyli krótko mówiąc, im więcej zrobimy na tym małym początku, bo to jest 7-14 dni, to nie rozjeżdża Wam się później robota. Więc mechanizm działania można przedstawić również w takich czterech punktach. Co mi to daje i czemu to jest tak dobre? Skoro pompujemy mankiety, ograniczamy przepływ krwi przez jakby mięśnie, to mamy obrzęk komórek wywołany właśnie wysiłkiem fizycznym. Stymulacja będzie tutaj polegała na rozciąganiu osmosensorów na błonie komórkowej, czyli ta komórka wtedy uruchamia procesy anaboliczne i antykataboliczne. Bardziej drugi podpunkt, antykataboliczne. Co jeszcze nam to daje? Również nam się zmienia pH oczywiście, to będzie stymulowało komórki satelitarne do syntezy białek mięśniowych. Czyli idąc dalej, co jeszcze można wykorzystać, by zmaksymalizować efekt i takie ukryte może pokłady energii Waszego klienta. Jak już wcześniej wspomniałem, możemy robić elektrostymulacje, o których mówiłem we wcześniejszych materiałach i połączyć z metodą BFR, czyli dodajmy jedno do drugiego. Pokazuję Wam na przykład rzeczy, o których wiemy, a wystarczy, że je powielicie i z pewnością będziecie mieli pewnie podobne wyniki. Badanie tutaj jest z 2015 roku, przeprowadzone przez Natsume, chyba z tego co pamiętam, i pokazuje, porównuje również metodę elektrostymulacji, czyli jedna grupa miała tylko stymulator, a druga miała elektrostymulację i BFR. A wyniki? No petarda. Zobaczcie na wykresie, że możemy zauważyć, że za każdym razem we wszystkich badaniach i we wszystkich zakresach ruchomości, tak jak teraz widzimy, poziom wybudowanej siły jest zdecydowanie wyższy, a zarazem poziom wybudowania hipertrofii też poszedł do góry w porównaniu do osób, które tylko miały elektrostymulację mięśniową. Nie byłbym sobą, jakbym skończył tylko na tym etapie Waszej edukacji i nie powiedział czegoś więcej. Warto wspomnieć kolejne badanie, tym razem z 2019 roku, tego samego autora, i porównuje teraz syntezę protein mięśniowych w czterech grupach. Porównano grupę kontrolną do pasywnego BFR, czyli jak mamy grupę kontrolną, później była grupa, która wykorzystywała metodę pasywną BFR, później metodę, która tylko wykorzystywała elektrostymulację, i czwarta grupa wykorzystywała elektrostymulację z połączeniem BFR. W owym badaniu również dochodzimy do wniosku, że połączenie dwóch metod, czyli elektrostymulacji i BFR, najlepiej działa tak, jak przedstawia Wam ten wykres. Drugą metodą, jaką możemy wykorzystać, to jest tak zwana metoda aktywna. Chyba jest najpopularniejszą metodą stosowaną w wymiarze pracy z treningiem Blood Flow Restriction i wywołujemy maksymalną odpowiedź fizjologiczną mięśni przy jednoczesnym takim minimalizowaniu obciążenia wrażliwego stawu, a w tym na przykład po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Dzięki istotnemu takiemu szokowi metabolicznemu przeciwdziałamy negatywnym efektom atrofii. I ciekawostką jest również efekt przeciwbólowy. W okresie takim podostrym, po przebytej kontuzji lub zabiegu operacyjnym. Sam jak miałem kontuzję lewego barku, bo tam uszkodziłem sobie podłopatkowy, to korzystałem właśnie na każdej sesji treningowej z mankietu i od razu mogłem dalej robić barki, wznosy, OHP, wyciskać na klatkę bez obawy, że coś mnie zaboli, że coś jakoś sobie uszkodzę, a dzięki temu, że wciąż obciążałem, jakby dociążałem bardziej staw i okoliczne tkanki, to zostały one bodźc do stymulacji i procesów hipertroficznych, naprawczych, i wpłynąłem również na regenerację. I w normalnych warunkach, jakbym na przykład miał robić wyciskanie na klatkę, to bym bardzo musiał mocno zejść z ciężaru, przez co na przykład nie dochodziłoby do warunków hipertroficznych, które muszą być spełnione. Więc bym wykonywał tak naprawdę śmieciowe powtórzenia i śmieciowe serie, które by nie miały racji bytu, bo nie miałyby jakiejś korzyści celu. I tu najczęściej wykorzystujemy rodzaj okluzji ciągły lub przerywany. Czyli wykonujemy go już mniej więcej takie 2-3 razy w tygodniu lub raz dziennie. Intensywność powinna być na poziomie około 20-40% ciężaru maksymalnego, a czas okluzji w okolicach 5-10 minut. I najpopularniejszy schemat, o którym wcześniej Wam mówiłem, to są 4 serie, łącznie 75 powtórzeń, czyli 30-15-15-15. Czas przerwy między seriami to jest około 30-60 sekund, ja się bardziej trzymam metody 30 sekund. Lub inny model też jest taki, że jedziesz tak dużo powtórzeń, aż dojdzie do upadku mięśniowego.
a tempo wykonywanego ruchu powinno być 2-1-2-1, 3-1-3-1, czyli 2 sekundy ekscentryka, pauza na sekundę, 2 sekundy koncentryka i pauza na sekundę. Trzecią metodą jest również popularna metoda siłowa, najczęściej wykorzystywana w przygotowaniu okresu takiego specjalnego jako dodatek do treningu siłowego, czyli mamy tort, trening siłowy i to będzie taka fajna wisienka na torcie. Dzięki metodzie zwiększamy udział wyrzutu hormonów anabolicznych, mocniej aktywujemy do pracy układ nerwowo-mięśniowy, rekrutujemy włókna drugiego typu, czyli będziemy mieli potencjał do zwiększenia intensywności treningowej, jak i również zwiększy to regenerację w okresie startowym, gdzie organizm no jest bliski zajechaniu. Jak często wykorzystywać metodę wtedy siłową? Proponuję schemat raz, dwa razy w tygodniu, gdy mamy naprawdę intensywne jednostki treningowe i najczęściej w okresie na przykład po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, to będzie to okres RTR, czyli Return to Running środkowy ACL od 3 do 6 miesiąca, ale proponuję bardziej iść w tym drugim mezocyklu, fazy właśnie Return to Running, gdzie te treningi już mogą być bardziej intensywne, większe ciężary wchodzą w grę i Blood Flow Restriction będzie piękną wisienką na tym właśnie takim całym ogromnym wielkim torcie. Jak wykorzystać w ogóle metodę siłową BFR? Czas okluzji trwa tyle, co czas głównego w ogóle ćwiczenia lub serii. Czyli ciśnienie, jakie ustalamy na mankiecie, to jest 70-90% LOP i ilość serii to tyle, ile mamy w ćwiczeniu głównym. Czyli skoro mamy większą intensywność, poziom 70% i więcej ciężaru maksymalnego, to możemy teraz zrobić 4, 5, 6 serii siłowych. A na czas przerwy możemy wykorzystać na przykład odpompowanie mankietów lub zmniejszamy na przykład 70% na 40%. A rodzaj okluzji, jaki został wymieniony, to jest właśnie rodzajem przerywanym. Jednak w sportach, gdzie również mamy takie komponenty, na przykład biegania, na przykład trening o charakterze high speed running, Martin Buchheit, zresztą twórca, o który też mówi, że ten rodzaj, znaczy twórcą był hitu, ale mówił, że właśnie high speed running jest jedną z potencjalnych takich fajnych elementów, które zabezpiecza nas przed kontuzjami mięśni dwugłowych, czyli hamstring strain injuries. Na przykład w HSR-ze biegamy i to biegamy z dużą prędkością, maksymalną lub submaksymalną, to te mankiety mogą nam niestety przeszkadzać. Jakie jest na to rozwiązanie? W przerwach pomiędzy pompujemy mankiety na 40-80%, a na ćwiczeniu, kiedy biegamy, odpompujemy rękaw. To są metody potwierdzone naukowo, a na przykład ta ostatnia metoda, czyli na przerwie pompuje, na ćwiczeniu odpompuje, to ma ponad 110 badań. I to są prace właśnie dotyczące tej okluzji. W kontekście treningu okluzyjnego warto zagłębić się również w materiał o potencjale zwiększania wydajności sportowej przez BFR i macie dostęp, tam badanie poniżej, wystarczy sobie przeskrolujecie troszkę poniżej tego materiału i tam macie cały PDF. Ogólnie świat nauki od nawet 2014 roku to pojawiło się takie badanie, gdzie przedstawiano i też sugerowano, że blood flow restriction będzie stymulować hipertrofię mięśniową, znaczy będzie stymuluje hipertrofię mięśniową w takim samym stopniu jak trening oporowy o wysokiej intensywności. Więc jak widać, z badania pięknie wyszło i nawet po 3-tygodniowym planie treningowym bardzo podobne u Janusza i Grażyny były wyniki. A mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny i intratny w obszarze wyboru strefy treningowej, z jakiej możecie korzystać. Dodatkowo zwiększycie zaplecze siłowe, hipertroficzne, regeneracyjne Waszego zawodnika i warto wziąć pod uwagę ten model, ponieważ daje naprawdę dużo korzyści, jego prawidłowy sposób wykorzystacie. A co więcej, blood flow restriction pozwala balansować jakby tak trening oporowy z rehabilitacją, czyli to jest takie fajne też przejście, gdzie to jest takie fajne na przykład takie wyważenie, gdzie nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić ze względu na unieruchomienie naszego pacjenta przez najbliższy czas, więc zachęcam Was do przerobienia tej matrycy systemem BFR, ponieważ odniesiecie sukces sami, jak będziecie wykorzystywać to na sobie lub klient będzie zdecydowanie bardziej zadowolony, bo proces powrotu do sportu będzie lepszy, a nieraz pojawi się również uśmiech na ustach, bo będzie niesamowita pompa mięśniowa, palenie mięśniowe, czyli to, co każdy z nas lubi przecież robić na treningu.
Na ten moment chciałbym, byście wiedzieli, że możecie korzystać z każdej z tych metod, jaka Wam dzisiaj przyjdzie również do głowy, jednak warunkiem koniecznym jest zaplanowanie całego procesu, o czym powiem Wam również w kolejnych materiałach. Zanim zaczniemy sklejać całą układankę, to dobierzmy właśnie klocek do klocka, puzzle do puzzla, które będą pasować idealnie do siebie. A za dzisiaj dziękuję Wam i ściskam Sherlock.